Ania, gdzie jest Dave? Jeszcze chory? Tak, jeszcze jest chory. Leży cały czas w łóżku i ciągle ma katar i gorączkę. Nie wiem, kiedy wróci, wiesz? A, no to jak będziesz z nim rozmawiać, to życz mu zdrowia ode mnie, okej? Okay? Pewnie. Okej, okay, no dobra, to już jest lekcja, co? A gdzie jest nauczycielka? Mam nadzieję, że tylko ta wredna nauczycielka od matematyki nie przyjdzie. Wredna nauczycielka od matematyki? Czy mówisz o mnie? O matko, to naprawdę najgorsze wrażenie, jakie możesz zrobić. Ponownie, a co ona tutaj robi? O rety, myślałam, że opuściła naszą szkołę. O, opuściła naszą szkołę. No szkołę oczywiście, że nie dam się tak łatwo wykopać. Zaczynamy lekcje. Także proszę przygotować się do rozwiązania tego równania. O matko, nie może być. Ona się na mnie uwzięła. Zawsze ma taki zły humor i zawsze jest taka wredna dla mnie. Dobrze, no to kto podejdzie do tutaj tablicy? Pija? Co? Proszę bardzo, proszę obliczyć 27 razy 44. Dobrze, dobrze. No to 1188. Czy zgadza się? Tak mi się wydaje przynajmniej. Tak, zgadza się. Proszę, bardzo ładnie. Proszę usiąść. Kolejne równanie rozwiąże Hania. Do tablicy. No to powodzenia. O matko, już mam miękkie kolana. Taki stres. Tak strasznie mnie denerwuje ta kobieta. Nie przejmuj się. Wszystko pójdzie dobrze. Jesteś świetna z matmy. Dobrze, no to proszę w takim razie obliczyć kolejne równanie w słupku. Oczywiście nie jesteś tak dobra w równaniach jak Pija na pewno. 47, 438 razy 17. No i co? Jak ci idzie? Bardzo proszę. O matko, Hania, skoncentruj się. Ach, udało się. 7446. Co? 42? Co ty powiedziałaś? Nie powiedziałam 42. Zupełnie nie takie powinno być rozwiązanie. Ale jak? 7446, jest dobrze. Proszę pani, ale to jest chyba dobrze. 7044... Nie, 7446, ale tak, oczywiście, ale twoje pismo jest okropne. Proszę w takim razie jako zadanie domowe pisać 15 stron pisma. Pisma? Ale mam je ćwiczyć? Tak, masz ćwiczyć pismo, żeby można było to odczytać. Jest okropne, nic nie można się dowiedzieć z twoich baz granin. Matko, naprawdę? 15 stron? Ile mi to zajmie? 3 dni? Co to za kara? Przecież wszystko dobrze obliczyłam. Matko, ona jest taka straszna, wiesz, Pija? Widziałaś zresztą, co dzisiaj zrobiła. Wcale nie było tak, że nie można było tego przeczytać, prawda? Przecież piszę dobrze i moje pismo jest w porządku. O matko, ale ciężka ta książka, aż wypada mi z rąk. Och, co to ma być? Rzucasz książkami? To naprawdę bezczelne. Ale proszę pani, ja nic nie rzuciłam, ona mi wypadła. Po prostu jest ciężka. O rety. Hania Wróblewska, to nie godzi się tak postępować z książkami. Musisz chyba dostać kolejną karę. Mhm. Ale proszę pani, ona jej nie zrzuciła, jest po prostu ciężka i wypadła jej z rąk. Sama widziałam. Właśnie, proszę pani, przecież nic nie rzucałam. Szanuję książki. Nigdy nie odważyłabym się jej rzucić na chodnik. Tak czy inaczej nie można tak robić. Proszę za mną, musisz zostać po lekcjach i przepisać jeszcze kolejne wzory. Wzory? To ja zostanę z nią w takim razie. Ona jest moją przyjaciółką i będę jej towarzyszyć. O, nie. To ona musi odbić sama. I jeszcze 15 stron przepisywania pisma. Znaczy, żeby szkolić pismo. Proszę bardzo, tutaj książka i następne 2 godziny przepisywania wzorów. Co? Mam to wszystko zrobić w 2 godziny? No matko. Matko, ona się chyba na niemu wzięła. Co robić? Przecież tak nie może być. Przecież powinna mieć jakąś chyba inną pracę. Zadzwonię chyba do mamy Hani, żeby jej o wszystkim powiedzieć. Halo? Pani Wróblewska? Tak, tu Pija, koleżanka Hani. Wie pani co? Tak, nie ma jej, bo musiała zostać po szkole właśnie. Ta pani od matematyki chyba się na nią uwzięła. Ona powinna chyba mieć jakąś inną pracę. Tak, chyba w areszcie, nie w szkole.